Siema. Siema. Dzisiaj odcinek na temat wody i gazu. Dokładnie. Zapraszamy. Zapraszamy. System wodny w naszym vanie to generalnie numer jeden to zbiornik wody. Jak tutaj widać, to jest zbiornik Fiamma 70 litrów. Bardzo charakterystyczny taki niebieski kolor z czerwoną taką nakrętką, tak. Później mamy pompę też firmy Fiamma. Tutaj będziemy widać. To jest 10 litrów na minutę pompa na 12 V. Która to pompa? Fiamma Aqua 8. 10 litrów na minutę pompuje. I później jest ten regulator ciśnienia. Obok. Zaraz obok. Który reguluje ciśnienie i dzięki niemu mamy ciśnienie takie jak w domu generalnie z kranu. Tu ten niebieski wężyk to jest odpowietrzenie albo taki wężyk przelewowy, który zapobiega przelaniu zbiornika wodnego. Tak, on jest tam wyżej podłączony. Nie widać. Są zaworki wszędzie popodłączane, że w razie czego można sobie to pozamykać tak jak się tam chce. Tak, tutaj widać jeden na przykład. Tak, jakby w razie czego coś trzeba było oczyścić, to można tutaj drugi wypiąć tu i tam i będzie dobrze. No, tutaj mamy malutki zlew. Tak, leciutki, malutki. Leciutki, malutki zlew, który jest połączony później z zbiornikiem na szarą wodę pod samochodem. Mhm. I te produkty generalnie, i zlew, i baterie? Baterie kupiliśmy na Allegro, prawda? Tak, kupiliśmy na Allegro i sprawdzaliśmy, działają. Tak. To jest fajne. Super, naprawdę multifunkcyjne. Mogliśmy kupić taką wyciąganą, żeby sobie prysznic zrobić, ale tam też możemy podłączyć do podgrzewacza wody. A tu mamy osobny kurek na wodę pitną i tutaj będzie właśnie te małe drzwiczki. Małe drzwiczki to jest właśnie schowek na ten oto baniak, który będzie tutaj zamontowany. Będzie woda pitna tutaj z niego. I ta woda pitna będzie pompowana za pomocą pompki. Za pomocą pompki takiej zanurzeniowej, takiej malutkiej, też na 12 V. No. Więc tej wody z dużego baniaka nie będziemy używać jako tako do picia, bo z różnych miejsc będziemy ją nabierać. Tak. Będziemy kupować wodę i wtedy przelewać ją sobie tutaj do tego małego baniaka i w razie potrzeby będziemy się chciało pić, to tylko pyk, pyk i już mamy szklaneczkę wody. A jeszcze powiedz nam, gdzie jest włącznik pompy wody? Włącznik pompy wody tutaj jest, pyk, pyk. Na razie nic nie jest podłączone, więc nie działa. Ale tutaj łatwo dostępne. I działa. Wszystko pod ręką ładnie. Tak jest. No i tutaj mamy prysznic. Zainstalowaliśmy też termometr. Też kupiłem na Allegro, który pokazuje ładnie temperaturę wody, bo z tym podgrzewaczem gazowym to tak czasem można się poparzyć. Tak grzeje. Też mamy specjalną słuchawkę, na której jest funkcja on-off. Tak. Żeby też można ograniczyć zużycie wody i nie tylko regulować na baterii tutaj. No i tu jest nasz kibelek, to jest nasz brodzik, na razie jest taki porysowany i brudny, ale to będzie wszystko wyczyszczone. Na nim jest jeszcze folia generalnie teraz. Tak. I tu mamy też kibelek. Tak. Na razie jest tylko tak wstawiony. Porta Potty Excellence. Porta Potty Excellence. Będzie zabezpieczony, żeby nie jeździł po całym tym. Aha. I tu jest generalnie wlew wody. Mamy go w środku. Na razie jest tak wyprowadzony. Będzie później przytwierdzony, prawda? Będzie później przytwierdzony i zrobione tak, jak ma być. Więc tak wygląda nasz system wodny. Możemy jeszcze pokazać... Prysznic, do budowy prysznica użyliśmy paneli PCV. Mhm. I po spięciu wszystkiego, po ułożeniu już takiej konfiguracji jak powinno być, zasilikonowaliśmy wszystkie połączenia i działa. A powiedz, jak z odpływem wody, jak to będzie funkcjonować? Odpływ wody jest ze zlewu i z prysznica połączony i wychodzi pod auto do zbiornika na szarą wodę. Tam widać. Tam w głębi widać. Mhm. Do zbiornika na szarą wodę, który jest wykonany z rury kanalizacyjnej 200. Tak. Podpatrzyliśmy to u znajomych z innego kanału na YouTubie, z podróżowania. Też coś podobnego tam mają, więc pomyśleliśmy, że to dobry pomysł i można to tanio samemu zrobić. Więc dzisiaj kontynuujemy pracę z prysznicem i ogólnie z całym systemem wodnym. Instaluję zbiornik wody 70 litrów. Najpierw wyciąłem tą dziurę tutaj. Tego oryginalnie nie ma, bo można zamontować gdzie się chce, jak się chce. To jest wyjście wody. Tu jest wejście wody, też oryginalnie nie ma tych dziur, bo można sobie zamontować ten zbiornik jak się chce. Użyłem do tego po prostu tego narzędzia, którego używaliśmy wcześniej do wiercenia dziur. Teraz będę podłączał pompę. Tu jest wyjście na prysznic. Też gdzieś na tej wysokości mniej więcej będzie zlew i kran od kuchni. Zabezpieczę też cały zbiornik. Tu będzie łatą w ten sposób, taka L-ka, żeby to się nic nie ruszało. I zobaczymy, jak to pójdzie. Zamontowałem już ramę trzymającą zbiornik na wodę. Teraz zakładam już rury. Będę je docinał takim specjalnym katerkiem. Potrzebuję tylko taki mały kawałek, więc mogę tutaj wykorzystać, bo to zakłóciłem za dużo. Kręcę tylko tą górną część i kręcę wokół góry. Ona się ucina. Kręcę znowu 2 obroty. Kręcę znowu 2 obroty. Puszczam. Nakładam nakrętkę, nakładam pierścień, gdzieś miałem kalibrator tutaj jeszcze, kalibratorem poszerzam trochę ten wylot, żeby to ładnie się tam dopasowało. Teraz ściskam ten element, ładnie musi kliknąć. O, słychać. Teraz dokręcam tylko to. Więc kolejny etap mamy za sobą. Zamontowaliśmy 70 litrów zbiornika na wodę. Tutaj jest pompa, obok jest regulator ciśnienia. Wszystko połączone na rury PEX. Dodałem też zawór. Teraz tutaj jest zaworek. I na końcu zaraz też za regulatorem ciśnienia. Jakby coś trzeba było wymienić albo przyczyścić, to mogę to po prostu odciąć i woda tu się nie będzie rozlewać po wszystkim. napasowy. To jest kuchenka turystyczna, którą bardzo prosto montuje. To jest tak zamontowane, to się wyciąga, odwraca się i już można garnek kłaść na tym. Ciach. Tu jest malutka butla, 220 ml. Podanki tylko, środeczka, cyk, zamyka, zablokowuje się to. No i pyk, pyk. I już można gotować. Już mamy gaz. Super. Backup. Ta butla na jakieś 2 godziny starcza gotowania, czy coś takiego. A propos gazu, to pozwoliliśmy sobie na mały luksus i mamy piekarnik w naszym vanie. Więc w pełni funkcjonalna kuchnia będzie. Tylko zmywarki brakuje tak naprawdę. Jest to model Voyager 4500, przeznaczony do kamperów i łodzi. Jest zasilany LPG. Ładny piekarnik. Są dwa palniki. Później tutaj jest opcja tostowania. Czy tam czegoś takiego, pieczenia jakiegoś. Ładny piekarnik. Dość duży. Tak. Akurat na pizzę. Dokładnie. Czyli to jest główne urządzenie, które mamy na gaz. To jest główne urządzenie, które mamy na gaz. Będziemy na nim gotować i piec i cieszyć się z niego. Drugie urządzenie na gaz to jest podgrzewacz wody. Tak. Który znajduje się tuż obok. Jestem zamontowany tutaj, widzisz pan? Tak, oczywiście. Widać, jak jest skonstruowane. Tu jest ten podgrzewacz gazowy. Tak, pomyśleliśmy tak, że to będzie wysuwane w razie kąpieli, to po prostu jesteśmy zmuszeni do tego, żeby otworzyć drzwi na chwilę. Wiadomo, nie będziemy się tu kąpać godzinami, brać prysznica godzinami, więc jest to idealne rozwiązanie dla nas. Tak, żeby mógł się ze spokojem tutaj wentylować. Tak, bo to nie jest przeznaczone do montowania wewnątrz w pomieszczeniach zamkniętych. Jest dlatego takie rozwiązanie. Na każde urządzenie jest zaworek. Tu jest zawór na podgrzewacz. Zamykamy i nie ma gazu. Tam głębiej jest drugi zaworek na połączenie właśnie do kuchenki. Do kuchenki. Okej, dobra. Tu jak widać regulacja jest też temperatury. Jest jakieś tam pokrętełka, wersja ekonomiczna i w ogóle coś tam. Dokładnie. Regulacja temperatury. Wszystko gra. Cały system gazowy jest zasilany z butli, która jest bardzo szczelnie zamknięta, jak widać. W specjalnej kabinie. Tutaj. Butla jest 11 kg, taki tak zwany gazbank. Tutaj wchodzi gaz tym oto wężem. Tu jest wysokie ciśnienie wchodzi, a tu później jest regulator ciśnienia. Wystarczy odkręcić ten zaworek i leci gaz do innych urządzeń. I tą butlę zamówiliśmy z UK. Tak, jest to butla, która ma zawór pozwalający na tankowanie na stacjach, normalnie na stacjach benzynowych, bo jest ona możliwość tylko tankowania tej butli do 80%, czyli nie ma możliwości, jak tu widać zresztą, na 80% overflow protection. Mhm. Nie ma możliwości przetankowania, bo gaz się rozpręża pod wpływem temperatur i może powodować wybuch, że tak powiem. Tak. Butla jest przytwierdzona pasami, dwoma. Tak. Przepisy tam kamperowe mówią, to są 2 pasy tutaj. Jest zabezpieczona, że nic nie lata, nie rusza się. Tak. Jest też odpowietrzenie, tam jest ujście. Gaz jest cięższy od powietrza, więc jak to poleci na dół i od tego jest ta dziura na dole. Tak. Cała ta skrzynka, cała ta kabina, w której jest ta butla, jest również zasilikonowana. Jest zasilikonowana i szczelna. Jest też uszczelka wokół drzwi. Uszczelka dana wokół drzwi, tak, dodatkowo, więc nie ma prawa tam nic lecieć. Zresztą widać, że się całkiem ciężko ją zamyka. Ciężko się zamyka. I do tego jeszcze mamy czujnik gazu. Tak. Są różnych gazów. To jest, tak, różnych gazów, też gazów jakichś tam paraliżujących, jakby ktoś nas tutaj chciał zagazować innym gazem. Niż biogazem. Niż biogazem. Nie wiem, czy na takie gazy tam z tylnej części ciała też działa, ale to się okaże, czy będzie można tu bąków puszczać, czy nie. Jak nie będzie można bąków puszczać, bo będzie to pikać cały czas, to wywalamy. To nie chcemy tego. No i tutaj mamy, wejście do gazu, do tankowania. Zwykły taki. Końcówka. Mamy też przejściówki na wszystkie kraje Europy, więc powinno być, nie być problemu z tankowaniem na stacjach. Po docięciu rurek zakładam najpierw nakrętkę i później ten specjalny krążek. Podobna historia jak przy wodzie, z tym, że teraz nie nakładamy w ogóle taśmy teflonowej ani nic takiego, tylko nakładamy taką multipack specjalnie przeznaczoną pastę do uszczelnień gazowych. Nakładamy troszeczkę to na koniec. Ładnie tam skręci i uszczelni. Okay. I teraz zakładamy silne połączenie. Przed puszczeniem gazu w ogóle będziemy sprawdzać wszystko, całą instalację u autoryzowanego testera, więc no worries. Więc to jest krótki odcinek o gazie i instalacji wodnej w naszym vanie. Chcieliśmy tak pokrótce opowiedzieć bez zbędnego przedłużania, ale jak macie jakiekolwiek pytania czy jakieś komentarze, to jesteśmy jak najbardziej otwarci na Wasze sugestie bądź pytania, więc dajcie znać, napiszcie w komentarzach albo wyślijcie nam jakąś wiadomość, z chęcią odpowiem na Wasze pytania. Tak, jeśli ktoś buduje coś, próbuje na własną rękę zrobić, to śmiało możemy coś podpowiedzieć. Bo już wiemy, jak to jest. Dokładnie. Swoje przerobiliście. Swoje przerobiliśmy. O, właśnie. Więc dziękujemy za ten odcinek. Do zobaczenia w następnym tygodniu. Jeżeli podoba Wam się ten content, podoba Wam się ta taka atmosfera tutaj naszego bloga i community, jakie tworzymy, to subskrybujcie, dajcie lajka, komentarz. Subskrybujcie, tak. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Pa!